Cześć. W tej lekcji poznamy instrukcję warunkową case of. Co będzie robić instrukcja warunkowa case of? Jeżeli, tak jak w poprzedniej lekcji, pisaliśmy program, który ma parę zagnieżdżonych ifów, tak jak tutaj widzimy, które odwołują się do jednej zmiennej, to możemy równie dobrze zrobić coś takiego. Stworzę tutaj nowy program. Case of będzie się nazywał. Zadeklaruję znowu jedną zmienną typu integer. I oczywiście napiszę linijkę, aby użytkownik podawał ilość uzyskanych punktów. Bo teraz robimy ten sam program, co wcześniej, tylko że wcześniej robiliśmy go z instrukcją warunkową if, a teraz z instrukcją warunkową case of. Podaj ilość uzyskanych punktów. Readline A. I teraz tak. Piszemy case, nazwa zmiennej, czyli A, of. I teraz piszemy, jeżeli na przykład piszemy tutaj wartość tego A, czyli na przykład 0, dwukropek i w readline dostałeś jedynkę. Jedynkę. Czyli jak widzicie, po case, tutaj nazwa zmiennej, napiszę tak w komentarzu, case nazwa zmiennej of, po case a of, potem odwołujemy się tylko do wartości. Nie piszemy na przykład, tak jak pisaliśmy w ifach, na przykład jeżeli a równa się 0, to wtedy. Tylko piszemy wartość, dwukropek i instrukcję, jaką ma wykonać program. Instrukcja. Ale my chcemy napisać przedział, bo przecież nie chcemy pisać dla każdej wartości, czyli 1, 2 i tak dalej. To tutaj w case'ie mamy taką możliwość napisania przedziału. To jest 0, na przykład, albo napiszę w komentarzu, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze. Początek przedziału. Dwie kropeczki. Koniec przedziału. Czyli piszemy coś takiego. 0, dwukropek. Odpalę tamten plik Excela, żebyśmy widzieli tę tabelkę. Teraz piszmy przedziały. Od 0 do 29 to dostałeś jedynkę. Następny przedział 30, 49. Piszemy, dostałeś dwójkę. Następny przedział jest od 50 do 70, a od 50 do 69. 69. Readline, dostałeś trójkę. Następny przedział 70, 89. Odpowiadam za czwórkę, czyli dostałeś 4 albo czwórkę. I przedostatni od 90 do 100. Readline
Dostałeś piątkę. I teraz, jak zakończamy tą instrukcję case of? Zakończamy ją słowem end. Ze średnikiem. Skompilowało nam się. Ale jak pamiętamy, pisaliśmy jeszcze jedną instrukcję. Czyli w przeciwnym wypadku, żeby wypisało, że mamy zły znak. Czy tam podaliśmy złą liczbę. Czyli na końcu tych wszystkich przedziałów piszemy else i piszemy readline. Podałeś złą liczbę. Sprawdźmy, czy nam się skompiluje. Skompilowało. Możemy odpalić. I teraz piszemy ilość uzyskanych punktów, na przykład 40. Dostałeś trójkę. Na przykład dajmy 101. Podałeś złą liczbę. To by było wszystko w tej lekcji. Dzięki, cześć.